Hej, zaczynamy od czwartku. Były ferie zimowe, miałam dużo czasu. Zrobiłam swoją granolę. Wyszła całkiem nieźle. Dałam dużo cynamonu, orzechów. Lubię dodawać do owsianki. Wystarczy mi na długo. Uznałam, że wykorzystam to, że był piekarnik włączony, więc robiłam muffiny owsiane. Nie dodałam do nich w ogóle cukru, tylko tak tyle. Wyszły okej, ale wolę naleśniki. Na śniadanie mniej pracy. Jedną udało mi się wyciągnąć. Dałam duże kawałki owoców. Z jabłkiem, wiśniami i bananem. Była już 12. Stosuję post przerywany i zaczynam jeść od 10. Zdarzają się takie dni, gdzie po prostu nie jestem głodna i jem trochę później, tak jak mi pasuje. Na obiad postanowiłam zrobić placki z batatów. To są słodkie ziemniaki. Jeżeli ktoś nie próbował, to bardzo polecam. Przepyszne. Można z nich dosłownie wszystko zrobić. Od ziemniaków faszerowanych, frytek, po brownie. Tutaj mnóstwo warzyw i sos awokado zrobiłam. Normalnie przepyszny był z kwaśną śmietaną, ale unikam nabiału, bo źle się po nim czuję. Mam obsesję na punkcie rukoli, czerwonej kapusty i buraków. Co zobaczycie w tym filmiku? Dużo osób do mnie pisało, pytając się o jakieś przepisy, albo skąd biorę inspiracje. I niektórzy oznaczali mnie, że robili moje gofry i moją nutellę z daktyli. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że ten filmik też zainspiruje. Nie miałam pomysłu, co zrobić na kolację. Weszłam na Pinteresta i tam często wchodzę i szukam jakichś przepisów. I otworzyłam właśnie zielone kanapki. Wszystko, co było zielone i miałam w lodówce, to dałam. I wyszły przepyszne. Polecam bardzo. Staram się codziennie nie jeść jajecznicy na kolację. Chociaż bardzo lubię, ale nie, trzeba urozmaicać. Piątek, spadł śnieg, bardzo się cieszyłam i chciałam zrobić naleśniki. Naleśniki i gofry robi się tak samo, więc dam jeden przepis. Szukam najlepszego sposobu na rozmrażanie owoców. Tutaj zalewam wrzątkiem, ale czasami gotuję je w garnku. Z naleśnikami jest tak, że czym więcej da się banana, tym bardziej się przypalają. Często mi nie wychodzą, ja gotuję zawsze na oko, więc tak. Moja ulubiona Nutella z daktyli. Przepis już pokazywałam, ale pokażę jeszcze raz, bo jest najlepsze na świecie. Masło orzechowe robię sama i dodam migdały, ale można dać orzechy laskowe albo jakie się chce. Dodałam wody, żeby była bardziej płynna i ona mi się strasznie kojarzy z Ferrero Rocher przez te orzechy. Pospałam granolą, miam. Ja mam obsesję na punkcie owsianki, płatków owsianych. Codziennie jem owsiankę, ale właśnie ferie miałam czas, żeby zrobić naleśniki. Nigdy nie jem śniadań na słono. Śniadanie na słodko po prostu smakują jak deser. Super jest zacząć dzień od deseru. Jechałam na pobieranie krwi znowu. Uwielbiam herbatę i robię sobie badzbanki w ciągu dnia, rano i wieczorem. Nie wiem, czy to jest zdrowe pić tak dużo herbaty. Uwielbiam po prostu pić coś ciepłego i muszę poczytać. Później pomalowałam się, nagrywałam coś. Jest 17, nie jadłam obiadu. Za chwilę pójdę zrobić. Mam bardzo długo makaronu warzywnego. Ten był z soczewicy. 10 gram białka na 100 gram. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby jeść dużo białka, ponieważ buduje mięśnie moje. Dieta to jest 70% sukcesu, jeżeli chodzi o sportową sylwetkę. Dlatego wiadomo, że zwracam na to uwagę, ale już nie tak jak kiedyś. Jak robię makaron z pomidorami, to lubię dodawać różne warzywa. Każde warzywo ma inne witaminy. Staram się jeść różnorodnie. Kolejną rzecz, którą niedawno odkryłam, to są suszone pomidory. Są niesamowite. A, i ten makaron akurat kupiłam w Lidlu, ale tak to wszystkie zakupy spożywcze robię w Aldi. To jest mój ulubiony market. Jak jem, to zawsze puszczam film albo jakiś serial. O! Ponoć to jest zły nawyk, ale to jest taka chwila odpoczynku moja. Jedzenie i film. Najlepiej. Zrobiłam też herbatę przed treningiem i tyle. Sobota. Oh yeah. Znalazłam w kuchni tort, który czekał na mnie. Nie wiem skąd się wziął, ale bardzo miło. Znowu miałam ochotę na naleśniki, gofry. Dodałam do ciasta też jagody. Chyba numer jeden to było zrobienie gofrów.
Dodałam do ciasta całego banana. Są za bardzo wilgotne, więc przykleiły się. Więc postanowiłam zrobić naleśniki. Pomijmy to, że był problem podczas obracania. Po prostu trzeba dodać pół banana albo więcej jajek. Ale wyszły prześlicznie, dałam migdały, moją granolę. Byłam cała brudna z jagód, bo podjadałam. I jestem zawsze szczęśliwa i happy na śniadania. Moje masło orzechowe najlepsze jest obłędne. Jak ktoś nie próbował masła orzechowego, a ja na przykład nie próbowałam przez większość mojego życia, bo odkryłam je 2 lata temu, więc dużo mnie ominęło. Kolejna najlepsza rzecz na świecie. Jedzenie jest najlepszą rzeczą na świecie ogólnie. Po śniadaniu codziennie biorę witaminę B12, cynk na cerę i transwitaminą D, bo jest zima. Trzeba suplementować witaminę D. I zawsze zapominam, ale nie mogę nosić ciemnych, czarnych ubrań do gotowania. Znowu ją muszę dać do prania. W tym filmiku będę wiele razy się przebierała. W ciągu dnia staram się jak najwięcej jeść owoców, orzechów. Jak się uczę, to lubię coś jeść. Dostałam na święta cały worek nerkowców, więc codziennie sobie jem 5. Muszę zobaczyć, bo wiem, że da się zrobić mac and cheese wegańskie z orzechów nerkowca. Znowu moje ukochane bataty. Moja mama kupuje różne ryby do mrożenia. Dzięki temu zawsze jak mam ochotę na rybę, to mam rybę. Tyle. Byłam już bardzo głodna, bataty się robią gdzieś 20 minut w piekarniku, więc wzięłam się za tort i go kosztowałam. I jak przed samym obiadem jestem głodna, to jem. Znowu sos awokado, jarmuż z piekarnika, uwielbiam, kocham warzywa. Pływam cała w olejkach, bo dzisiaj i oleiłam włosy, i mam olejek na twarzy, i na rzęsach, więc... Staram się właśnie robić olejowanie raz w tygodniu i znowu oglądam jakiś film. Jarmuż jest jak chipsy. Frytki z batatów opanowałam do perfekcji. Czy to nie jest piękne, ten zielony? A to jest mój kot, nazywa się Bianosław. Długa historia, ponieważ była to Bianka, okazało się, że jest to kocur. Nazwaliśmy go najpierw tak żartobliwie, a teraz już tak każdy na niego mówi. Pokażę, jak zrobić prawidłowo jajecznicę. Ta jajecznica smakuje inaczej. Interesowałam się trochę, jak się robi jajecznicę, bo nigdy nie wychodziła mi taka puszysta. W ten sposób odkryłam i inaczej smakuje, no. Oczywiście mój ulubiony chlebek żytni. Kocham masło. Masło to jest najlepsza rzecz na świecie. Kolejne. Stosując post przerywany, nie trzymam się ściśle godzin. Jak jest na przykład po 18 i mam ochotę na coś innego, albo jestem jeszcze głodna, to jem to. Zawsze po 18 muszę po prostu czuć się syta. Jak się tak nie czuję, to idę jeść dalej, bo później jeszcze długo siedzę, robię trening i nie chcę iść głodna spać. Niam, 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 niam. Miałam ochotę na coś słodkiego. Mam tutaj z mojego kalendarza adwentowego. Znalazłam innego szokobąsa ostatniego. Ostatni dzień ferii, wyszłam na zewnątrz, było minus 12 i chciałam się przekonać, czy jest aż tak zimno. Tyle śniegu, bardzo się cieszyłam, bo niedziela, ostatni dzień wolności, wolnego czasu. I dałam wiórki kokosowe do ciasta na gofry. Nie popełniłam tego błędu i nie dawałam banana, zrobiłam z 2 jajek, żeby wyszły chrupiące. Ja robię wszystko na oko, więc postaram się zapisać wszystko jak najlepiej. Kolejna bluza do prania. Na górę zrobiłam Nutellę w wersji białej, bardziej w stylu Raffaello, z kokosem, mlekiem kokosowym i wyszło bardzo dobre. W ogóle nie trzeba używać cukru, bo banan jest tak słodki, dlatego już tak mało jem słodyczy, bo owoce są niesamowite. Nie trzeba się bać cukru, który jest w owocach, bo on inaczej działa. Oczywiście nie umiałam się doczekać, aż będzie gotowe, musiałam spróbować. I naprawdę, codziennie jem owsiankę, a przez te ferie wydaje mi się, że codziennie jadłam gofry albo naleśniki. Oczywiście nie narzekam. Posypuję sobie migdałami. Opłaca się kupować mrożone owoce, bo mi na przykład jedna paczka malin wystarcza na 2 tygodnie. Kiedyś myślałam, że są bardzo drogie. Żeby zdrowo jeść, nie trzeba kupować drogich rzeczy. Awokado nie jest niezbędne. Powinniśmy jeść to, co jest wokół nas, czyli
kapusta, buraczki, ciecierzyca, fasolki, więc zdrowe jedzenie nie jest drogie. Od 3 miesięcy też robię masaż twarzy twarcem. Szczerze to widzę różnicę. Wydaje mi się, że mi bardzo pomogło, poprawia krążenie. Można poczytać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jeżeli kiedyś nie będę miała zmarszczek, to dzięki temu. Więc obiad. Będę robiła sałatkę. Przygotuję sobie więcej znowu warzyw, żeby mieć na parę dni. Tutaj mam bataty z brokułami z wczoraj. I kiedyś robiłam burgery z fasoli. Napiszę przepis w opisie. I zrobiłam dużo takich kotletów i zamroziłam je. Nie muszę robić, tylko mam gotowego i włożę go do piekarnika, żeby się rozmroził. Mam nowe patelnie do gotowania. Kroję bakłażana i odwiedził mnie znowu mój kot. Przyszedł po jedzenie, wiadomo. Kiedyś nie wiedziałam, ale bakłażana trzeba posolić i zostawić na chwilę, żeby wyszła z niego gorycz. Dowiedziałam się z internetu, wiadomo. Sama nigdy bym się nie domyśliła. Warzywa są niesamowite. Przyprawiałam tylko pieprzem. Tutaj miałam cały piekarnik warzyw. Kiedyś sałatki kojarzyły mi się z sałatą lodową, ogórkiem i pomidorem. A teraz sałatki mogę jeść codziennie. Najważniejsze jest to, żeby były różne tekstury i różne smaki. Wolę też, żeby sałatka była na ciepło. Wolę jeść ciepłe jedzenie. Jeszcze jest zima, wiadomo. Buraczki, moja obsesja. Zawsze na górę daję dużo orzeszków i różnych nasion, bo to zdrowe tłuszcze. Żeby najeść się, to trzeba zjeść duży talerz sałatki. Ja wolę jeść 2-3 duże posiłki w ciągu dnia i pomiędzy owoce. Nie namawiam też nikogo do robienia tego postu przerywanego. Mi po prostu odpowiada taki sposób jedzenia. Może jak zacznę chodzić do szkoły, to się zmieni. Już nie będę tego robiła. Warto sobie o tym poczytać, o takich kwestiach zdrowotnych. Wieczorem przyjechali jacyś goście, więc nie chciałam przeszkadzać. Zobaczyłam na TikToku, jak fajny, szybki sposób zrobić tortille. Uważam, że to jest genialny pomysł. Można dawać do środka cokolwiek się chce. Pierwszy raz robiłam, ponieważ, uwaga, mam na przykład jedzenie, którego się boję. Takie jak ta tortilla, ale próbuję z tym walczyć od czasu do czasu. Jak mam ochotę, taką tortillę, to ją jem. Chociaż boję się trochę pszennych rzeczy, zjadłam ją, jestem z siebie dumna. Zaburzenie odżywiania, z tego nie wychodzi się aż tak szybko, jeżeli chodzi o myślenie. Teraz znowu mam ochotę na nią i sobie zrobię na kolację. Wow, wygląda tak nieźle z tym awokado. Dosłownie zrobiłam to w 5 minut. Wynalazek roku. Napiszcie mi, czy robiliście, jakie są jeszcze fajne kombinacje. Nią. Teraz już wiem, dlaczego był taki boom na to z bakłażanem. Poniedziałek. Zaczęła się szkoła, piękna pogoda, lekcje miałam od 9:00. Zrobiłam sobie herbatę na przerwie. Oczywiście poniedziałek musiałam dobrze zacząć, więc naleśniki. Eksperyment, dodałam barwnika takiego spożywczego. Chciałam zrobić coś ładnego i się postarać. Najpierw dodałam trochę czerwonego, żeby wyszedł ładny różowy kolor. To jest zbędne, to po prostu zobaczyłam na Pinterestie. Po smażeniu oczywiście były brązowe. Następnie dodałam trochę niebieskiego barwnika, żeby wyszły fioletowe. I najpierw myślałam, że będą fioletowe. Na początku wszystko wydawało się ok. Myślałam, że będą piękne fioletowe, ale okazało się, że są brązowe. Ale bardzo ładnie wyrosły. Dodałam do ciasta trochę octu jabłkowego, bo widziałam, że jest to zamiennik proszku do pieczenia. Bardzo się cieszyłam i tak. Układałam na przemian, na górę maliny, jagody, migdały, pestki dyni. Mają dużo cynku, to jest bardzo ważne. Dałam też trochę miodu, masło orzechowe na bok, oczywiście. Podjadałam znowu podczas gotowania. Ważna rzecz, żeby właśnie do owsianki albo do jakiejś rzeczy z płatków owsianych dodawać masło orzechowe albo orzechy, bo to jest forma tłuszczów, przez to jest się na o wiele, wiele dłużej sytym niż na przykład jakby się zjadło taką normalną owsiankę z samymi owocami. Miałam lekcję do 14:00. Poniedziałek był całkiem zapracowany, zjadłam jabłko. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ja cały dzień siedzę przy komputerze, bo albo się uczę, albo składam filmy. Jak wyjdę na spacer, to 15 minut, pół godziny. Siedząc nie jem aż tak tyle, gdybym ruszała się i robiła coś innego. Wydaje mi się logiczne. Kolację zobaczyłam oczywiście na Pinterestie. Przepis na super makaron z pesto, z awokado. Dałam też jarmuż.
Oczywiście szpinak, wszystko co zielone. I zauważyłam, że lubię robić jednokolorowe dania. Ten talerzyk jest z Grecji. Przyleciał ze mną. Zobaczyłam go na jakimś targu i musiałam go mieć. I jest to mój ulubiony talerz, jem wszystko z niego. I robiłam taki makaron z pesto po raz pierwszy. Był przepyszny i już za nim tęsknię i chyba zrobię go jutro, bo mam awokado. Mega szybko, a nie jest to typowy makaron z pomidorami. Kolejny dzień, wybiło mi 1000 subskrypcji. Teraz nagrywając to mam 4000. Dziękuję bardzo. Wtorek miałam lekcję, nie miałam czasu za bardzo. Powrót do codziennej owsianki, co mi nie przeszkadza, bo uwielbiam obożenia. I szukam najlepszego sposobu na rozpuszczenie czekolady. Ja tu miałam lindorkę gorzką i zrobiłam taką mini kąpiel wodną. Miałam ochotę na coś słodkiego. Takie moje malutkie świętowanie 1000 subskrypcji. I wyglądam crazy. Ale za to bardzo happy. Nie, to wyglądało jak deser. Było już dosyć późno, więc jadłam na lekcji i byłam bardzo skupiona. Wow, czy to nie jest przepiękne? Tego dnia nagrywałam o zaburzeniach odżywiania. Minął mi cały dzień, poszłam robić szybko kolację. I moja mama zabrała się za robienie świątecznych rzeczy. To jest kompot z suszu. Tu jest jeszcze też rosół, dużo suszonych owoców. I moja mama robi kompot z suszu jako taki budyń, daje bardzo dużo piernika. Byłam głodna przed obiadem, więc zjadłam jabłko. Jak nie mam czasu, to wykorzystuję takie gotowe kotlety sojowe na szybko. Fajna rzecz mieć w lodówce. Bardzo smaczne też są. Staram się kupować większość warzyw w sklepie spożywczym obok mnie, bo mogę sobie sama zapakować bez plastiku. Wspieram małe przedsiębiorstwo, a nie supermarket. Ale takie rzeczy jak rukola, szpinak muszę kupować w dużym sklepie. Było przepyszne, bo buraczki. Tak się zakończył wtorek. Uwaga, szok, zmiana, bez makijażu. I środa, ostatni dzień, szkoła. Codziennie ubieram inny sweter, żeby rozróżniać dni. Moja mama tym razem zabrała się za robienie makówek. Mak gotował się rano. Ja miałam przerwę, robiłam na szybko owsiankę. Uwielbiam dodawać banana na górę, cynamon, orzeszki, wiadomo, moją granolę. Jem, ale też nie olewam lekcji, skupiam się, przynajmniej się staram. Wiadomo, jak zaczyna się szkoła, to już nie mam tyle czasu, żeby gotować. Jestem na biochemię, ale nie piszę matury ani z biologii, ani z chemii, ale skupiam się na lekcjach, robię notatki, ponieważ jest szansa, mała, ale jest szansa, że wrócimy do szkoły i nie chcę mieć pustego zeszytu. Robię to dla swojego bezpieczeństwa, skupiam się na lekcjach. W kwietniu, jak zakończę szkołę, to już nigdy nie będę chciała spojrzeć na biologię ani chemię. Robię to dla własnego dobra i bezpieczeństwa. Cieszę się, że mam okno ze wschodniej strony, zawsze mam piękne słońce. Po lekcjach miałam dodatkowe zajęcia z polskiego. Przyniosłam sobie owoce, słuchałam jakiegoś wykładu. Zapisałam się dodatkowo na zajęcia, chociaż biorąc w nich udział zauważyłam, że mało rzeczy mnie dotyczy. Najważniejsza jest propozycja interpretacyjna. Makówki gotowe. Ukradłam mamie warzywa z rosołu, zblendowałam, dodałam fasolę, różne przyprawy i chciałam zrobić falafel. Robiłam pierwszy raz falafel z kaszą gryczaną. Myślałam, że dzięki niej będą chrupiące i tak rozwalały się dosyć na patelni. Zrobiłam sobie też sos pomidorowy, resztę upiekłam w piekarniku. Wykorzystałam też bakłażan, który mi został. Bardzo dużo było pracy. Wydaje mi się, że jakby kasza była zimna, też inaczej by wyszło. Te z piekarnika nie rozpadały się w ogóle, były bardziej chrupiące. Wiem, że to nie jest najpiękniejszy falafel. Nie był, ale był smaczny. Właśnie jak zaczyna się szkoła, to próbuję gotować raz na dwa dni. I zrobiłam też więcej tych falafeli, więc miałam na kolejny dzień. Mogłam też wykorzystywać do innych rzeczy, na przykład do burgerów, gdzie można też zamrozić. Byłam jeszcze głodna, więc wzięłam sobie... To są z piekarnika. Więcej, samym z sosem. Wszystko jest w opisie. Spieszyłam się z filmikiem, który edytowałam. Jeżeli ktoś nie próbował połączenia tuńczyk-pomidor,
ale to musi być na ciepło, na patelni. O, wow, najlepsze połączenie, polecam. I też tuńczyk jajko. Jak wszystko jest razem, to jest przepyszne. Edytowanie zajmuje mi dużo czasu, chętnie bym dodawała jeszcze częściej, ale siedzę nad jednym filmikiem w sumie od 3 do 4 dni. Teraz jest 2:45, muszę dokończyć to, co teraz mówię. Byłam jeszcze głodna, więc zrobiłam sobie burgera. Kocham masło. Moja miłość do masła jest niesamowita. Kiedyś na wycieczce szkolnej koleżanka kupiła mi kostkę masła, takiego malutkiego, i to całe zjadłam. To już jest taka niezdrowa relacja z masłem. Ale właśnie fajnie wykorzystałam sobie tego falafela. Był przepyszny. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zainspirowałam i dałam jakieś pomysły. Nie zapomnij zasubskrybować, polubić filmiku. Mua, buziak i smacznego. Pa!